Witam serdecznie. Usłyszałem dzisiaj piękne słowa. Dziękuję za te słowa. Otóż, że nie wystarczy tylko czytać litery czarne na białym, ale trzeba czytać między wierszami. Tutaj chodzi o Pismo Święte, o Ewangelię. Między wierszami. Bo sama litera jeszcze to nie wszystko. Zawsze jest coś napisane między wierszami. Tak. Sobie ustawię światło. Drodzy Państwo, powód rozłamów i takich sprzeczek. Dam przykład. W jednym miejscu jest napisane w Piśmie Świętym, że wiara bez uczynków jest martwa. Znamy te słowa. Ale już dalej, za chwilę w innym miejscu, jest napisane, że sprawiedliwy z wiary żyć będzie. I teraz tak. Jeżeli ktoś na przykład w Niemczech czy w innym kraju przeczyta sprawiedliwy z wiary żyć będzie, czyli wystarczy wierzyć i to wiara się kierować, a drugi przeczyta, że wiara bez uczynków jest martwa. Czyli musi koniecznie udowodnić uczynkami. Tak jakby zasłużyć na niebo uczynkami. A w innym miejscu, że przez łaskę jesteśmy zbawieni. I widzicie Państwo, i już nastąpi nieporozumienia. Następują nieporozumienia. Jest napisane, że napisane jest, Pan Jezus powiedział, wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz byście tego nie znieśli. Ale gdy On, Duch Prawdy, przyjdzie, doprowadzi was do całej prawdy. Także Pan Jezus już dał znak, że to, co powiedział, to jeszcze nie wszystko. Bo zwróćcie Pan logiczne myślenie. Wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz byście tego nie znieśli. Czyli tak jakby zapowiedział, że przez Ducha Świętego jeszcze potem będzie mówił do nas przez Ducha Świętego. W innym miejscu jest napisane, że że kula ziemska nie pomieściłaby wszystkich książek, jeżeli by apostołowie i w ogóle Pan Jezus miałby powiedzieć to, co chciałby powiedzieć. To tak jakby ziarenko piasku na plaży miałoby pomieścić cały Gdańsk na sobie. Ziarenko piasku cały Gdańsk nie pomieści, bo to jest takie malutkie ziarenko z plaży, a cały Gdańsk duży jest. A ktoś by powiedział, to jest niemożliwe, żeby takie porównanie dawać. No jeżeli wieczność jest wieczna, nieskończoność nieskończona, to cóż taka mała nasza kochana planeta Ziemia w stosunku do nieskończoności? No w stosunku do Księżyca to jeszcze można powiedzieć, do Słońca, do naszego Układu Słonecznego, to znaczy, tak, to jest piękne. Ale do wieczności? I dlatego tutaj tak sobie można wyobrazić, że Ziemia nie pomieściłaby wszystkich książek. Jeżeli by opisać wieczność, to co tam będzie, to co było. A gdy On, Duch Prawdy, przyjdzie, doprowadzi was do całej prawdy. I wracamy do punktu wyjścia, to co na początku powiedziałem. Czytać między wierszami. Bo nie wszystko, co jest napisane, na tym się nie kończy. Kiedyś Jehowita do mnie przyszedł, kilka zdań zamieniłem i mówi, że to jest księgą zamkniętą, Pismo Święte, i więcej już nie można interpretować dalej. No tak, zgadza się, jest zamkniętą księgą. Ale Pan Jezus powiedział, ale gdy Duch Prawdy przyjdzie, doprowadzi was do całej prawdy, czyli jeszcze słowa Ducha Świętego. Słowa jeszcze Ducha Świętego dochodzą. Duch Prawdy przyjdzie. A Duch Prawdy co to jest? To jest Duch Mądrości. A co to jest Duch Mądrości? Duch Miłości. A co to jest Duch Miłości? To jest miłość Boga. Jeżeli nie będziemy czytać miłością, to czytanie nic nie da. Ci, co Pan Jezusa krzyżowali, oni dobrze znali Pismo Święte. Nawet Pan Jezus powiedział też o nich, że szukacie zbawienia w księgach. Tak. A one będą was osądzać, te słowa. Będą was osądzać.
Jeżeli nie będziemy czytać miłością, to będzie słaby wynik. Słaby wynik będzie. Gdy Duch Prawdy przyjdzie, doprowadzi was do całej prawdy. Jeszcze trzeba czytać miłością. Trochę się tak rozgadałem, jak to się mówi, ale tak chciałbym uzmysłowić, że jedni mówią tak, zielonoświątkowcy tam, że o Maryi nic nie ma, że nie ma tam o czymś, nie, o obrazach nic nie ma. Czytać miłością. Czytać miłością. Między wierszami. Wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz byście tego nie znieśli. Wsłuchujmy się w głos serca. Tak, w głos serca. I znowu mamy to te trzy trójkąt. Głos serca, Pismo Święte i myślenie o wieczności. Trzy takie punkty. Nie tylko Pismo Święte, ale tak jeszcze też między wierszami. Jeszcze między wierszami. Dziękuję za to zdanie. Jestem bardzo wdzięczny tej osobie, która powiedziała to zdanie. Życzę wszystkiego dobrego.